Hej, hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku A Plague Tale Innocence. Podejrzewamy, że będzie to już ostatni odcinek, bo czeka nas walka z Vitalisem. Puść ją, Vitalisie, to twoja ostatnia szansa. No, no. Hugo, twoja moc. Bez obaw, nic mi nie jest. Tak, jest bardzo pojętnym uczniem. Szkoda, że zapomniał, kto nauczył go wszystkiego. Zawrzyj gębę, staruchu. Przyszliśmy cię zabić, a nie słuchać twojego gadania. Tylko spójrzcie na siebie. Przychodzicie do mnie? Niczym zagubione owieczki do swojego pasterza. Dosyć, Vitalisie, zostałeś sam. Oddaj nam matkę albo... Albo co mi zrobicie? Wciąż jeszcze muszę nauczyć nosiciela kilku rzeczy i jego przyjaciół. Jakie to wzruszające. Dziękuję wam. Dziękuję wam za szczerą naiwność. Słyszycie? To anioły. Anioły nowego świata. Światło, one... Widziałam, szybko! Lukasie, Meli, zostańcie tam. Nie, mogę ci pomóc, mogę! To nasza krew, Meli, zgoda. Zniszcz go! Dobra, działamy. Aha. Dobra, działamy. Oj, dobra. Oj! Jak to się stało? Pośpieszyłeś się. Niepotrzebnie po prostu szczury puściłem tam do przodu. Tak. Najpierw musisz zgasić ogniska. Dobra. Wtedy nasze szczury sobie poradzą. Dobra. Zgaś tam to przed tym ognisko. Okej. Dobra, to idziemy do przodu teraz i na razie nie... Ale tu już mamy i musimy je, że tak powiem, wysadzić w powietrze. Jeszcze jedne, jeszcze jedne. Dobra. Dobra. Zbierz trochę rzeczy. Dobra. Dobra. O, już tu są. Dobra. Idziemy do przodu. Okej. Mamusiu, Hugo, Amisia, on nie może nadużyć swojej mocy. Wyciągniemy cię stamtąd. Zajmiemy się tym. Hugo, ty też to czujesz, prawda? Ale to cię przeraża. Prawdziwa potęga. Dar siebie. Amisio, jam jest jednością, jestem krwią krwi, która łączy wszystkich ludzi.
Do tyłu zostań, Hugo. Dobra. Biegniemy tutaj. A jedno mamy. Szczurki. Tylko nie wiem jak te trzecie. Kurczę, będzie. Obserwuj. A jedne. Cholera. Dobra. Masz wygaszarkę ognisk? Tak. I teraz będzie ciężko. Teraz będzie ciężko, dokładnie. Nie, 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 szczury jeszcze raz na niego. Dawaj. Co teraz? Jeszcze raz będzie uderzać. Szczury na niego. Czekaj. Cholera. Dawaj, Hugo, dawaj. Dobra. Jak słabiutko z tym stoimy. Mamy go? Mamy go. Niech zdycha. Gratuluję. Hugo, spokojnie, już po wszystkim. No i dobrze mu. I to koniec. Już więcej po prostu nic się nie wydarzy. Ale fajnie było. Ciekawe, jak to się później rozwinęło właśnie. I czy Hugo w ogóle wyzdrowiał, czy... Nie wiem, może będzie druga część jakaś. Kto wie? No właśnie, bo
Podejrzewam, że to on będzie rządzić całym królestwem. Hugo. Ale historia niesamowita i powiem szczerze, że rozgrywka nie była jakaś taka super dynamiczna, że otwarty świat, dużo, że tutaj mieliśmy konkretne zadania do zrobienia, ale niektóre naprawdę przejście ich dawało mega satysfakcję. Także na pewno ta gra nam zapadnie w pamięci. Tak. Będziemy ją dobrze wspominać. No ostatnia walka troszeczkę była trudna, chociaż na pierwszy rzut oka wydawała się, że nie jest aż tak skomplikowana, ale jednak tylko jeden błąd i te szczurki... Wystarczyło właśnie te ogniska, które się tworzyły pod ziemią, te szczury wybijały białe. Wystarczyło, że stanąłeś po prostu w jednym miejscu i przeoczyłeś to i koniec. Ale ja już tak mnie ta walka z Vitalisem pochłonęła, że ja już nie wiedziałem, który to jest raz, jak go po prostu trzasnąłem kamieniem i się zdziwiłem, że to już koniec, nie? No, bo to się cały czas odnawiało i cały czas to samo, kolejne dwie te takie długie, nie wiem jak to nazwać. No, taki sznur, kurczę, tych szczurków. Białych. Aniołów, on je nazwał aniołami. Gdzie tam, kurczę, zwykłe, łyse szczury? Albinosy. Coś tu jeszcze będzie, jakiś film? Siódmy rozdział. Wszyscy za jednego. O, czyli my, to nie jest koniec. My się tutaj rozgadaliśmy, już chcieliśmy się żegnać. A tu jeszcze będzie... No właśnie, myślałem, że powinno być jakieś podsumowanie. No ja też o tym myślałam. I te napisy końcowe po prostu mnie zbiły... z tropu. Czyli jednym słowem twórcy po prostu już się z nami zawczasu pożegnali, bo nie chcieli przedłużać na sam koniec, bo pewnie wyszli z założenia, że nikt nie będzie chciał przeczytać, kto był twórcą i tak. Ale zauważyłeś, że na tych napisach dużo ludzi nie było wymienionych, bo przeważnie to godzinami leci. 3 dni później. Już inna atmosfera, lżejsza. Już dobrze, chodźmy. 1349 rok. Tak, to wszystko, o co prosił Lukas. Czy mamusia od tego wyzdrowieje? Mamie nic nie będzie, Hugo. Jest przecież silna. Tak, już się nie mogę doczekać, aż znajdziemy nowy zamek. No cóż, masz iście królewskie zachcianki. Zobaczymy, co da się zrobić. Najpierw musimy opuścić ten region. Zatem mogłaś wrócić do domu. Tak, siedlisko pozostało, ale jest puste. Nie mogę uwierzyć, że szczury na dobre zniknęły. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Co tam ważymy, pani kobieto? Pewnie rosół. No tak. O, Misio, spójrz. Witaj, młody człowieku. Chcesz spróbować swoich sił w strzelaniu? Nie ja, moja siostra jest tym najlepsza. Prawda, Misio? No dobrze, niech ci będzie. Dobrze, dobrze. Zasady są proste. Masz 6 kamieni i 6 strzał. Spróbuj zestrzelić jak najwięcej celów. Gotowa? Tak jest. A w co ja mam strzelać? Szczury! Gdzie? No nie a, widzisz? Tutaj. Ok. Raz. Tam po lewej już, stronie. Już teraz widzę. Dwa. A szósty? Gdzie jest szósty? Pokaż mi. Ha, ha, ha. To jest dobre. A, tutaj, zobacz, za kurą. Widzę. Tylko tyłek szczura widać. Hej, znasz się na tym. Wygrywasz jabłko. Wyrazy szacunku. Moje gratulacje, Amisio. To jabłko jest dla ciebie. Jesteś moją najlepszą publicznością. Och, dziękuję. Zgłodniałem. Oczywiście. Hej, dzisiaj świętujemy 3 dzień bez szczurów. Z tej okazji mamy mały festyn. Zapraszamy. Festyn? Prawdziwy festyn? Nigdy wcześniej nie widziałem festynu. Hugo, Lukas... Nie powinniśmy oddalać się nas zbyt długo. Ale to festyn, chodź! Hugo, no dobrze, ale nie zostaniemy długo.
Ach, ten Hugo, co on telewizji nie ogląda? W tamtych czasach nie było. Hej, spójrz, chłopak. O nie. Nie, chłopcze, nie możesz wejść. Ale dlaczego? Nie już, właśnie dlatego. Ej, w czym rzecz? A w tym, że chłopak i jego siostra są poszukiwani. Przez ważne osobistości, a my nie chcemy tu żadnych kłopotów. Rozumiesz? Rozumiem bardzo dobrze. Idziemy, Hugo. Ale festyn. Idziemy. Buraki jedne. Ale kto ich poszukuje? Przecież to wszystko się zakończy. Hej, Hugo, co? Ten, kto pierwszy dobiegnie do wozu, wygrywa 20 jabłek. 20 jabłek? Nigdy mnie nie pokonasz, jesteś wolny jak ślimak. Że co? Zaraz zobaczysz, tak? No to na 3. Raz, 2, 3. Hej, hej! Gdzie lecisz, łobuzie? Ja ci zaraz dam. Nie pokonasz mnie. Dobrze, dobrze, wygrałeś. Tak, 20 jabłek. Udało się, Lukasie. Masz wszystko? Dziurawiec, głuk, no i... Mam wszystko. Szybko. Dobrze. Amisio, tak? Czemu oni tak na mnie patrzą? Kiedy Meli odchodziła, patrzyła w ten sam sposób. Ona już mnie nie lubi. Hugo, ona musiała zająć się czymś innym. To nieprawda, ale to już bez znaczenia. Długo jeszcze będzie spać? Muszą wrócić jej siły, ale dzięki ziołom, które kupiliście, wkrótce powinna stanąć na nogi. Dobrze. Hej, Hugo. Co? Czy myślisz, że jestem ładna? Ha, 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 jesteś paskudna. Naprawdę paskudna, ha, ha. Paskudna, ja? Wyglądasz jak wielka, tłusta mucha. Mucha? Twoja własna siostra? O, za taką zniewagę należy się kara. No i chyba teraz to jest koniec. Lukasie, hej, haha, pomocy, atakuje mnie mucha. Zaraz cię zjem, mały komarze. No i pojechali. Wielkie podziękowania dla całego Asobo Studio i naszych rodzin za wsparcie podczas pracy nad grą. I moc całusów dla wszystkich noworodków w Asobo Studio. Nie no, teraz no, jestem usatysfakcjonowana tym tak, zakończeniem, bo wcześniej to po prostu było... Brakowało takie... czegoś, tak, nie? Tak. Teraz przynajmniej wiem, że jadą odbudować ten cały świat, a nie, że... Tak, że zostali w tamtym miejscu i nie wiemy w ogóle jak to... I co z tym wszystkim, tak? Z tym pajzlem, który powstał przez te szczury wszystkie. No... W sumie... Gra nie pozostawia takiego niedosytu. Tak. Jest w pełni taka... taka jak trzeba. Jest dobrze zakończona. W każdym bądź razie... pozytywnie.
Ale chyba nie otwiera po prostu drogi drugiej części. Raczej nie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. No nic, kończymy. Dzięki wielkie, że byliście z nami przez całą serię, że oglądaliście, lajkowaliście, że zostawialiście komentarze. Mam nadzieję, że ta cała seria podobała wam się tak mocno, jak nam się podobała. I na pewno, jeżeli pojawi się znowu taka gra podobna jak ta, to sięgniemy po nią i zagramy. Zdecydowanie. Okej, to trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i do następnych serii filmów. Cześć! Cześć!